Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zgodnie z waszymi prośbami pokażę wam moje stanowisko pracy oraz jak wszystko się to u mnie w moim przypadku prezentuje. Więc bam, 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 bam. No, nie jest to może nic takiego świetnego, bo wiem, że niektórzy mają po parę set tysięcy monitorów, ale u mnie to wygląda w ten sposób. No, widzę poza tym, że bateria mi pada w tej kamerce, ale już mniejsza o to, także tak się to prezentuje. Może monitor daje trochę dużo światła i kamera fokusuje mój fanpage na Facebooku, do którego tak ogólnie to zapraszam, jeśli ktoś jeszcze go nie lajkuje. I ogólnie mikrofon trzymam na takim specjalnym statywie, który był dołączany do niego, na takim trójnogu, który jest, no powiem, całkiem stabilny, bo jego ruszyć to też nie jest jakoś tak łatwo i stoi stabilnie i jest fajnie. I mniej więcej jak to wygląda z mojego punktu widzenia, jak ja to nagrywam, więc to się prezentuje właśnie w ten sposób. Może ja ten monitor na chwilę zgaszę, żeby kamera nie fokusowała monitora. Teraz tak, po prawo, bo ja jestem praworęczny. Mycha, nie wiem czy to złapie ostrość, ale przynajmniej powinno. No, kamera, łap ostrość. Złapiesz czy nie? O, coś się dzieje. Mycha Aforteha Oscar X740 Extra Fire, jakby... Oj, złapała ostrość, jakby ktoś nie wiedział. I tak, mycha ogólnie... Kawał dobrej mychy, ja ogólnie wam powiem. Wygodnie leży w dłoni. Jest fajna, no co prawda ma już swoje lata. I prezentuje ona się w taki sposób. Klawiatura, no dosyć sporawa i bardzo ciężka. Jest to Genesis Gaming Gear, ale dokładny jej symbol, znaczy model, podam wam w opisie do tego filmu. Tutaj można zmienić kolor podświetlenia tej klawiatury na niebieski, czerwony lub jak to woli różowy. Także klawiatura przystosowana dla ludzi, którzy lubią niebieski, czerwony i różowy kolor. A pewnie jeszcze się zastanawialiście, co to jest. Otóż mam tu kawałek po prostu gołej ściany. Oj, karetka w tle. I sobie przykleiłem tutaj o garę, który już na tej ścianie już sobie wiesz. Czekajcie, niech przejedzie ta karetka, bo normalnie nic nie słychać. Sorry, bo ja niedaleko szpitala mieszkam i takie są potem efekty. Ten gara wisi tutaj już jakieś 5-6 lat, a to wisi dopiero 3-4 miesiące i jeszcze tutaj mam zamiar sobie walnąć obrazek, który też prawdopodobnie będzie w opisie tego filmu i prawdopodobnie jeszcze tutaj, bo naprawdę mam tutaj od groma wolnego miejsca na tych ścianach i po prostu nie lubię efektu takiego, że mam tutaj niewykorzystaną przestrzeń. Może co prawda tego wszystkiego, co teraz widzicie, ja to nie zapełnię, ale chociaż kawałek, żeby tutaj było to zakryte. Po prostu, jak powiedziałem, nie lubię mieć tutaj, tak powiem, gołej ściany takiego pierdolika, bo no widzicie, może tu są te pojemniki po tych dropsach, mały głód, pewnie jak ktoś, nie wiem, ja go wam pokażę może, o, mały głód. I tak sobie po prostu ozdobiłem to moje stanowisko pracy, bo ten monitor też tak, no, on nie wcale taki nie mały jest, zresztą ja się może trochę odsunę i spójrzcie, tak to się prezentuje ogólnie. A to jest potencjometr, którym po prostu reguluję sobie głośność moich głośników. Tutaj jest takie fajne pokrętełko, które się starło jego, no już nie widać po prostu. A tu jest mój ten telefon, który właśnie, na którym będę nagrywał te odcinki z telefonu komórkowego. Jeszcze jedna sprawa, bo wiele ludzi się pytało o głośniki. Otóż są to głośniki, o kurde, jakiejś innej firmy niż... Chwila, może to na odwrocie? Nie, nie będzie napisane. Ale ogólnie kawał dobrych głośników i fajny dźwięk z siebie wydają. Są potwornie głośne i naprawdę... Dobry dźwięk się z nich wydaje. Ja je trzymam tutaj tak za monitorem, który się poza tym, no, będę musiał go wyczyścić, bo widzicie ile tu normalnie tona kurzu tutaj jest. Lampka, którą oczywiście sobie zapalam jako
górne światło. Znaczy górne, po prostu jest skierowana tutaj na sufit, który jest kompletnie biały i nie muszę zapalać tego górnego światła. Poza tym ta lampa mniej prądu żre, a tam macie mój sprzęt, który sobie niedługo będę składać, czyli płyta główna MSI B85G43 i World of Tanks Rush, no czyli pudełeczko, z którego mamy właśnie czołg Panzerkampfwagen B2. Więc cóż, tak się prezentuje moje stanowisko pracy. Więc cóż, mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Trzymajcie się.